Rodzina Wróblewskich. Julian, Hania, Emma, mama Klaudia i tata Martin. Dobrze, ja wychodzę na razie. Do zobaczenia. Co? Jak to? Martin, masz dzisiaj zmiany? Dlaczego? Myślałam, że masz wolne, ja muszę iść do kawiarni. Klaudia, kochanie, znasz mój grafik. W tym tygodniu mam właśnie na taką godzinę. Dobrze o tym wiesz. Zapomniałaś chyba, co? Ojej, no zapomniałam, rzeczywiście. Ale co my teraz zrobimy? Potrzebujemy chyba opiekunki, co? Ja muszę iść do kawiarni. Nie mam wyboru dzisiaj. Może zostawić dzieci same. Przecież ostatnio były grzeczne, nic nie zrobiły takiego. Myślę, że możemy im zaufać. Co? Co ty mówisz? Jak to zaufać? Zawsze dzwonią do wujka Stefana, budują nam coś w domu i potem jest problem. Hej, z drogi, śledzie! No właśnie, właśnie o to mi chodziło. Nie możemy ich zostawić samych, nie dzisiaj. O, hej mamo, jeszcze tutaj jesteś. Myślałem, że już jesteś w pracy, tak sobie chciałem przetestować deskorolkę, sorki. No właśnie, dzieci nie można zostawić samych. Muszę się zająć opiekunką. Opiekunką? Ale wujek może nas popilnować, wujek Stefan. Nie, wujek Stefan nie tym razem, dobra? Ale mamo, ja jestem w domu, popilnuję małych. Będzie fajnie, jestem duża i odpowiedzialna. Haha, ty duża i odpowiedzialna? Chyba nie. Zamknij się, wkurzasz mnie. Hej, cicho, ja oglądam. Aha, a dziadek nie ma czasu, no świetnie. Wiesz co? Ja to zabieram. Zabieram ci deskorolkę do więzienia. Co? Jak to? Jakiego więzienia? O co ci chodzi? Nie ma więzienia dla deskorolek. Co ja mam teraz zrobić? Muszę iść do kawiarni. Poszukam chyba opiekunki w internecie. O, jest cała strona. Super. Okej. Zostaw ją. To moja deskorolka. Nie, ja ci ją zabieram. Hej, bądźcie cicho. Zostaw deskorolkę. Nie, ty zostaw. Nie ciągnij mnie za włosy. O, nie wytrzymam, to się musi skończyć. Potrzebuję kogoś, kto ich uspokoi. Dzień dobry, tak, trójka dzieci. Bardzo żywe i niegrzeczne. Zgodziła się. Wow, poszło łatwiej niż myślałam. Okej. Zostaw moje włosy, a ty moją deskorolkę. Dzieci, możecie mnie posłuchać? Zaraz przyjdzie do was opiekunka. Opiekunka, co? Dlaczego? Mamo, ja mogę się nimi zająć, naprawdę. Przykro mi, nie dzisiaj, Haniu. Przyjdzie do was opiekunka, a ja muszę iść do pracy. Dobra, jestem już gotowa. O, i przyszła opiekunka, super. O nie, opiekunka, za co? Nie tym razem. Wszystko przez ciebie, bo tak się darłeś. O nie, już przyszła, już ją widzę. Dzień dobry. Dzień dobry, ale pani źle trafiła. Ty musisz być Julian, tak? To ona, opiekunka? Jakaś dziwna. Skąd ją znam? O, dzień dobry, jest już pani, świetnie, ja wychodzę. Dzień dobry. Jestem ASMR Kati. Mamo, o co jej chodzi? Wszystko w porządku z nią? Czemu tak dziwnie mówi? Wiecie co, ja wychodzę, ona jest jakaś dziwna. Idę do mojego pokoju. To jest najdziwniejsza opiekunka, jaką w życiu widziałem. Mówię wam, tak, serio, idziemy zobaczyć. Mam dobre przeczucia. Myślę, że pani się dobrze nimi zajmie. Ja wychodzę. Dobrze, oczywiście. Ja potrafię uspokoić każdego. Zaraz znajdziemy w domu jakieś przyrządy, które wydają świetne dźwięki. O, deskorolka, piękny dźwięk. A te rośliny, ale uspokajające. O, a tu jest zmywarka. Wydaje super dźwięki. To świetnie brzmi. A te poduszki. Ale relaks. I co my teraz zrobimy? Co, ja macie jakiś pomysł? Nie wiem, musimy ją popodglądać, co ona tam robi, co kombinuje. Dobra, to idźcie zobaczyć. Ja nie mam pojęcia, co my zrobimy. Zobaczę, co ona robi. Macie rację. Kocham ten dźwięk. Wspaniały. Co ona robi z tym długopisem?
O, fajny dźwięk. O, ale się zrelaksowałam. Haniu, co ty robisz na tych schodach? Śpisz? Co, naprawdę ona zasnęła? Tak nagle na schodach? Co jej się stało? Czemu tam leży? Śpi, naprawdę? Dziwne. O, super odgłos. Bardzo relaksujący. Ojej, zasnęłam? Jak to się stało? Co to za dźwięk? Ale fajnie brzmi. Co ona robi? Chodź, zejdziemy, zobaczymy, co ona robi. Ej, poczekajcie! Mieliśmy ją tylko podglądać. Nie idźcie tam. Dzień dobry, wy musicie być Hania i Emma, a ja jestem ASMR Kati. A tak, śniła mi się pani. A co pani robi? Przyszłam tutaj, żeby was dzisiaj uspokoić. Chodźcie, przejdziemy się po domu. A teraz, gdy już wszystko mamy, połóżcie się wygodnie na kanapie. O, będziemy oglądać telewizję, super! Nie, przygotuję dla was show. Połóżcie się wygodnie, a ja pokażę wam wspaniałe dźwięki. A ja chciałam oglądać telewizję. To będzie lepsze niż telewizja. Wygodnie wam? Tak, wygodnie, może być. O, już nawet ziewam. Co ona im robi? Czy to jakaś hipnoza? Może to jakaś oszustka? O nie. Nic z tego nie rozumiem. Posłuchajcie tych dźwięków. O, ale relaksujące. Obydwie się już uspokoiły. Wspaniale mi poszło. Tylko gdzie jest Julian? Gdzie on się chowa? O nie, idzie tu, idzie, wariatka tu idzie. To mu się powinno spodobać. Przepiękny dźwięk. Co ona robi z moją deskorolką? Ej, to moja deskorolka! Jak go uspokoić? Muszę coś wymyślić. O nie, ja się nie dam uspokoić, nie ma mowy. Ktoś tu musi być normalny w tym domu. Przepiękny dźwięk. O nie! Ona chce mi zrobić jakąś krzywdę. Znalazłam piękne książki wydające przepiękne dźwięki. To mnie w ogóle nie uspokaja. Jeszcze bardziej mnie to denerwuje. Nie wiem, o co chodzi. Posłuchaj, Julian, czy to nie wspaniałe dźwięki? Nie, to wkurza. Nie chcę tego słuchać. Idę do góry, do mojego pokoju. Julian, poczekaj. Mam coś dla ciebie. Posłuchaj tego. Nic nie rozumiem. Dlaczego Emmie i Hani to się podoba? Te okropne dźwięki. Nie mogę tego słuchać. Bolą mnie uszy. Dlaczego oni musieli ją wynająć na dzisiaj? Zaraz tutaj podejdę z tymi dźwiękami i na pewno go uspokoję. O nie, mam dosyć tej kobiety. Ona jest jakaś dziwna. To najdziwniejsza opiekunka. Tobie też się to nie podoba? O co chodzi, Julian? Nie podobają ci się te dźwięki? Dziewczynki, na niego to nie działa. To pierwszy przypadek w mojej karierze. Ale jeżeli chcecie, to dla was jeszcze powydaję trochę dźwięków. Te dźwięki są super, takie relaksujące. Ej, ja nie mogę ich już znieść, mam ich dość. To pierwszy chłopiec, którego nie udało mi się uspokoić. Nienawidzę ASMR, a wy co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu.